Siema, Kinia! Cześć, Kuba! Fajnie, że przyszedłeś. Nareszcie zaprosiłaś ze swojego królestwa, no! No, nie, przepraszam, że wcześniej cię nie zaprosiłam, ale tak naprawdę dopiero co urządzam to mieszkanie. No, ale cieszę się, że przyszedłeś. Co, też się cieszę, ale widzę, że te piękne pomysły. No właśnie! Mam nadzieję, że tutaj pomożesz. Zobacz, jakie piękne ozdoby na choinkę przygotowałam. No, odcinek ostatni o Trashion i Recycle Art ewidentnie zrobił chyba furorę u ciebie, co? Widzę, że masz tak, siatkę z okapu kuchennego, jakieś płytki od komputera, to jest od telewizora z pilota i to też jest z pilota od telewizora, jakieś kabelki, no i płyta CD. No kreatywnie powiem ci szczerze, naprawdę. No. Bardzo się cieszę, że nadałaś im drugie życie. Też się bardzo cieszę, super, że rozpoznałeś w ogóle te rzeczy. Ale może przejdziemy i więcej ci opowiem trochę o innych rozwiązaniach ekologicznych w moim domu. Co dobra, to chodź, dokończymy wieszać choinkę i idziemy grać. Kinia, powiem ci, że nieźle się tu urządziłaś. A dziękuję, może i nieźle, ale najważniejsze, że ekologicznie. Słuchajcie, siedzimy sobie na tych pufach designerskich z bębna od pralki. A ścianka za nami z elektroodpadów służy mi często jako parawan oddzielający garderobę. Ozdoby choinkowe, które widzieliście z elektroodpadów też... Ty też już widziałeś? Tak, no, oczywiście, że już widziałem, oczywiście, że tak. Ale powinniśmy zacząć od podstaw. No tak, podstawą jest zawsze segregacja odpadów. Chodź, coś ci pokażę. To chodź. Dobra, Kuba, teraz pobawimy się trochę w segregowanie śmieci. No. Mam tutaj trzy kosze na śmieci. Na pierwszy rzut oka mamy plastikową butelkę i gdzie ona ląduje? Ona ląduje w tym oto żółtym koszu. Proszę bardzo, na tworzywa sztuczne i metal, ale wcześniej trzeba ją zgnieść. Dokładnie i widzę, że odkręciłeś już zakrętkę prawidłowo i przed wyrzuceniem oczywiście trzeba zgnieść też butelkę. Ja nakrętki od butelek zbieram oddzielnie i zostawiam w różnych miejscach, gdzie są na nie specjalne pojemniki. Wszystko się jak najbardziej zgadza. Kolejna rzecz to, proszę bardzo, paragon i gazeta. Dobra, mamy gazetę, czyli mamy papier i mamy paragon, czyli mamy papier i to trafia do niebieskiego. Super, już dokładnie. Kładam, proszę bardzo. Mhm. I teraz mamy słoik. Słoik jest szklany, to szkło, tak, czyli trafia do zielonego. Ale czekaj, cały słoik? Nie, bo tu jest ta, no, pokrywka, a pokrywka jest metalowa, tak. Więc pokrywka trafia do żółtego. Świetnie, Kuba, piątka z plusem dla ciebie. A dlaczego nie szóstka? Dlatego, że mam jeszcze jedną rzecz, żarówkę energooszczędną. A możemy ją zapalić? Ale jak już ta żarówka będzie zużyta, do jakiego kosza wrzucamy? No, niestety, kochana, ty takiego kosza nie masz, więc ja się z tobą nie zadaję. Fakt, nie mam takiego kosza, ale to nie powód, żeby dawać mi kosza teraz. Dobra, żartowałem. No żartowałem. No. Słuchajcie, taka żarówka energooszczędna jest elektroodpadem, dlatego nie możemy jej wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. Nie możemy. Nie możemy i o tym mówimy w każdym odcinku. Możemy ją wrzucić do elektroboksa, jeżeli zobaczymy gdzieś taki duży pojemnik na elektrośmieci w sklepie lub urzędzie. Możemy też oddać w sklepie, kupując po prostu nową żarówkę energooszczędną. Albo przy okazji, jak będziemy zawozić do PSZOK-u jakieś większe gabaryty lub inne elektrośmieci, to właśnie zabrać ją ze sobą. Mm-hmm. Powiem ci, taka szósteczka od profesora Adamiewicza. Szósteczka! Dziękuję bardzo! A czy pan widział, panie profesorze, że u mnie w mieszkaniu również jest przedłużacz z wyłącznikiem prądu i dzbanek filtrujący wodę? To też jest przecież eko. To ten filtr. Ty moja grzeczna, zdolna uczennica po prostu. No ale wiesz co, widziałem u ciebie na szafce w domu taki pojemniczek, czyli gdzie? O, tu jest.
To jest pojemniczek na co? Bo on jest taki zielono, czerwony. Co to jest za pojemnik? Tak, to jest pojemnik na zużyte baterie. Mhm, a taki bajerancki, bo no tu jakieś masz te no, światełka, przyciski po prostu, no. Tak. Dzięki temu pojemnikowi możesz sprawdzić, czy bateria jest zużyta, czy całkowicie, czy tylko częściowo. Jeżeli częściowo, może się jeszcze nadać na przykład do pilota, od telewizora lub zegara ściennego. Wykorzystujemy na maksa to, co mamy, zanim wyrzucimy. Masz jakąś baterię pod ręką? Akurat mam! Przez przypadek! Pokaż ją, pokaż. Zobaczmy, czy ona się nadaje. Czekaj. Czy może do zegara tu wcisnę. Jeszcze się nada? Nie, jest zużyta całkowicie. No pokaż tą, zaraz sprawdzimy. Też jest zużyta całkowicie. No to wkładamy. Pięknie. To ja go odłożę. La cucaracha, la cucaracha. Kinia. Takie baterie są bardzo niebezpieczne dla środowiska, no, dlatego są. Też nie możemy ich wyrzucać do zwykłego kosza, tylko właśnie do, proszę bardzo, takiego pojemnika. Mhm. Albo po prostu do słoika na przykład w domu, prawda? Potem możemy je zanieść do kartonowego pudełka na baterie, które stoi na przykład na poczcie, albo w szkole, albo w urzędzie. Ojej, czy dobrze by było, gdybyśmy znowu mogli chodzić do szkoły. No patrz, kto by pomyślał, że jeszcze będziemy tęsknić ze szkołą, prawda? No. Kuba, ale za to zamiast szkoły i zamiast lekcji przyrody jesteśmy przecież teraz my. Nasze ekolekcje w ramach EcoStudio Elektrosystem też są przecież bardzo fajne i mogą być wykorzystane podczas lekcji online, no tak. Nie chwaląc się. Kinia i jej ekoświry, no. Tak, moje kochane ekoświry, które zawsze oglądają nasze odcinki i szerują dalej, więc... Szerujcie, dawajcie te wszystkie to łapki też z tym odcinkiem. W górę. Tak, te łapki w górę dawajcie, to teraz subskrypcje, ten czas. Tak, łapki. Szerujcie dalej, udostępniajcie na Instagramie, ratujcie na się. Facebooku, błagam, dokładnie. Nadzieja, ty, ale ty mnie w ogóle zaprosiłaś na obiad, gdzie tak. Jest ten obiad? A tam, na stoliczku. Na stoliczku. Tak, cały dzień, słuchaj, zanim przyszedłeś, to mąkę osypywałam już z twarzy całe, specjalnie, żeby ugotować w domu, żeby być eko. No tak, bo ty jesteś znana z tego, że jesteś zero waste. To idziemy jeść? Ta-ha. No to chodźmy. Sobie byłem na zakupach Kinia. O, super. No, na, po owoce, na deser. Taka sytuacja. Super, no. Fajnie. Dobra, taką małą fajną torbę. Ty, faktycznie jaka fajna, fajna, nie? No. Fajna, fajna torba, no. Na zakupy, proszę bardzo. Masz coś do picia? Tak, jest strasznie zimna. Tak, przygotowałam herbatki, proszę bardzo. No. Fantastycznie. Dobra, ciepła. Tak, chodźmy już, jemy. Kierogi! Dobra, jemy, bo wystygną nam, no. Dawaj.